Hej kochani, dzisiejsza sprawa znów nas zabierze w rejony województwa łódzkiego, ale tym razem to nie jest do końca mój pomysł, ponieważ na dzisiejszą sprawę naprowadziła mnie Ania z kanału Corpus Delicti, tak więc pozdrawiam wszyscy serdecznie Anię, dzięki. I mam nadzieję, że spodoba wam się ta sprawa tak samo jak mnie, a może nie tyle spodoba, co wyda się wam interesująca. Ale w sumie ja to jestem troszeczkę nieobiektywna, bo dla mnie chyba wszystkie sprawy, które opracowuję, są interesujące. Ale dosyć nietypowe w niej będzie to... albo nie, nie powiem wam co. Ale na pewno pojawi się w niej pewien aspekt, który jeszcze w naszych sprawach się nie pojawiał. Więc mam nadzieję, że wysłuchacie tej dzisiejszej historii z zainteresowaniem. Zapraszam. Mamy 26 kwietnia 1932 roku. Józef Sikora, przechadzając się ścieżką przez Las Bełdowski, dokładniej w gminie Bełdów, natrafia na rannego mężczyznę. Ranny charczy, a wręcz rzęzi, co wprowadza Sikorę w dosyć spory niepokój. Jeżeli mężczyzna został napadnięty, to w sumie nie wiadomo, czy w krzakach nie czają się jacyś zbóje albo jacyś złodzieje, którzy nie obiorą na swój cel właśnie Sikorę. Natychmiast więc ucieka on z miejsca, w którym leży mężczyzna i postanawia zawiadomić o swoim odkryciu sekretarza gminnego, Eugeniusza Romana. Tym razem już we dwoje udają się ponownie na ścieżkę do lasu bełdowskiego, na której leżał ranny mężczyzna. Roman nakłada mu opatrunki, próbuje rozmawiać z nieznajomym i wypytać go o to, kto mu wyrządził tak potworną krzywdę. Ten jednak jest w tak ciężkim stanie, że niemożliwością jest, aby mógł udzielić jakichkolwiek informacji. Jedynymi dźwiękami, jakie wydobywają się z jego ust, jest charkot. Sekretarz znajduje przy mężczyźnie w prawej kieszeni marynarki kwotę 57 zł. Co to więc za zbóje, które po zaatakowaniu nie okradają swojej ofiary? Eugeniusz Roman posyła Sikorę, aby pomógł mu odwieźć mężczyznę do szpitala. Ranny został odtransportowany do szpitala w Aleksandrowie. Miał on dosyć rozległe urazy głowy. Ostatecznie rany okazały się zbyt poważne. Mężczyzna umiera po kilku godzinach, nie zdradzając, kto dokonał na nim napadu. Okazuje się, że denatem jest Adam Witoniak, pochodzący ze wsi Sarnów w województwie łódzkim, tuż pod Aleksandrowem Łódzkim. Jest to syn Marianny Witoniak, czy według innych źródeł Anny Witoniak, oraz Marcina Zalasy, czy według innych źródeł Józefa Zalasy. Nie nosi on nazwiska swojego ojca, ponieważ urodził się on jeszcze przed ślubem i zgodnie z panującymi wtedy zasadami i prawem został on zarejestrowany jako pochodzący od ojca nieznanego, a tym samym otrzymał nazwisko po swojej matce. Marianna oraz Marcin pobrali się, kiedy Adam był jeszcze małym żdącem i spłodzili jeszcze kilkoro innych dzieci. One już nosiły nazwisko ojca, Zalasa. Pomimo tego, że Adam był zrodzony z grzechu i nieprawego łoża, jak to się wtedy mówiło, to był on pierwszym wnukiem Franciszka Witoniaka, ojca Marianny oraz tym samym dziadka Adama. Adam stał się oczkiem w głowie i faworytem w rodzinie dla starego Witoniaka. Nic więc dziwnego, że cały swój majątek dziadek postanowił zapisać właśnie swojemu pierworodnemu wnukowi. Tym samym całkowicie zignorował swoje własne dzieci, Mariannę oraz Benedykta. Adam Witoniak miał więc dość łatwy start w życie. Spadek od dziadka był nie lada gratką, ponieważ było to aż 15 morgów ziemi. Dla porównania rodzice Adama, czyli Marianna i Marcin, posiadali jedynie 3 morgi. Gdyby nie dziadek, prawdopodobnie Adam nie mógłby liczyć na jakąkolwiek ziemię. No, z czego by to rozdzielić, skoro są tylko 3 morgi? A z tego co wiem, państwo Zalasa mieli dosyć sporo potomstwa. Jednak Adam ma to szczęście i po śmierci dziadka jest jego jedynym spadkobiercą.
Zaczyna więc zarządzać ziemią, którą w swojej miłości zostawił mu dziadek, oraz osiedla się na niej. Żeni się oraz płodzi dzieci, według różnych źródeł trójkę lub czwórkę. W roku 1932 ma nieco ponad 40 lat, tutaj też źródła nie są z tym zgodne. Ale wiadomo, jak to w życiu bywa, nie może być tak kolorowo przecież. Jak wspomniałam wcześniej, Franciszek posiadał dwoje dzieci, które w swoim testamencie całkowicie pominął. Była to Marianna, czyli matka Adama, oraz Benedykt, jego wuj. I o ile sama kobieta nie miała nic przeciwko woli swojego ojca, o tyle Benedykt do końca swych dni nie mógł się pogodzić z faktem, iż Franciszek Witoniak wszystko, co posiadał, oddał swojemu pierworodnemu wnukowi. A przecież jemu, Benedyktowi oraz jego dzieciom również coś się należało. Całe swoje życie więc procesował się ze swoim siostrzeńcem. Bezskutecznie. Po jego śmierci tradycję rodzinną kontynuował Jan Witoniak, syn Benedykta. Nie ustawał on w swej sądowej batalii ze swoim kuzynem, próbował na siłę podważyć testament swojego dziadka. Ale testament to jednak testament, nie tak łatwo jest go podważyć. Jeżeli taka była ostatnia wola Franciszka, to ani Benedykt, ani Jan nie mogli nic uzyskać. Oczywiście ku swojemu niezadowoleniu i pełnej nienawiści, jaką żywili do świętej pamięci Franciszka Witoniaka, oraz co za tym idzie do jego wnuka Adama, który był jego spadkobiercą. Sami uważali, że zostali pokrzywdzeni przez widzimisię starego, który podzielił wnuków na równych i równiejszych. Tylko dlatego, że któryś urodził się pierwszy. O tragicznej śmierci mężczyzny od razu zostaje poinformowana jego najbliższa rodzina. Wszyscy są w głębokim szoku i poruszeniu. Ale wszyscy są w jeszcze większym szoku, gdy dosłownie dzień później, po całej informacji o śmierci Adama, zostaje aresztowany i oskarżony jego brat, 20-letni Stanisław Zalasa. Ten początkowo wypiera się jakiegokolwiek związku ze śmiercią brata. Jednak pod naporem pytań przyznaje się do zbrodni. I tutaj nasuwa się pytanie, co skłoniło mężczyznę do takiego czynu? Przecież według wszystkich ich stosunki były poprawne, a wręcz nawet bardzo dobre, przyjacielskie. Dzień przed zbrodnią nawet spali razem w stodole u swojego szwagra Pawlaka. Rozmawiali o swoich planach na kolejny dzień, śmiali się, żartowali. Jednak plany, które Adam zdradził swojemu bratu, niestety, dla niego samego okazały się być brzemienne w skutkach. Ale nie wybiegajmy w przód i mówmy wszystko po kolei. Kim był Stanisław Zalasa? Stasiek według standardów obowiązujących w dwudziestoleciu międzywojennym był chłopakiem bardzo urodziwym. Przez prasę został nawet obwołany chłopcem jak z obrazka. Tutaj nawet przeczytam wam cytat. Cera panienki, jasne spojrzenie mądrych oczu, rysy na wskroś inteligentne, smukła postać. Zalasa ma cerę i figurę panienki, która nie pudruje się i nie sznuruje. Nie jest szczupły, tylko wiotki. Nie jest przystojny, tylko gładki, to znaczy ładny, o pięknej brzoskwiniowej cerze. Ma głębokie oczy cherubina. Spogląda spojrzeniem jasnym i czystym. Uroda ujmująca. Uroda niewinności i czystości duszy. Podkreślono również, że Stasiek ma urodę tak piękną jak panienka z najlepszego domu i że w ogóle nie przypomina on chłopskiego syna, a bliżej mu do angielskich chłopców wywodzących się z arystokracji. Był też rodzonym bratem Adama Witoniaka, których dzieliło niemal wszystko, łącznie z nazwiskiem. Nie wiem, czy Adama dzieliło aż 20 lat różnicy, czy troszeczkę więcej, bo według niektórych źródeł nawet 30, ponieważ młodszy z braci miał, tak jak wspomniałam, 20 lat i dopiero wchodził w dorosłe życie, a starszy skończył już lat 40, lub jak podawały niektóre źródła, nawet 49 i od dawna był żonaty. Spłodził też troje lub czworo dzieci,
A Stanisław ze względu na swój młody wiek dopiero miał w planach ożenek, chociaż jak podają różne gazety, to raczej on był bardziej skory do założenia rodziny niż jego wybranka i narzeczona. Ale nie wiem, na ile to jest prawda, a na ile złośliwość prasy. Dodatkowo Adam miał w okolicy bardzo dobrą opinię, a jego brat Stanisław wręcz odwrotnie. Według wszystkich nie imał się on żadnej pracy. Wielokrotnie podejmował praktyki zawodowe, których nigdy nie ukończył. Terminował już u szewca i krawca, a teraz kończył praktykę czeladniczą w rzeźnictwie. Był ogólnie uznawany za takiego wsiowego lenia, można powiedzieć, który tylko patrzył, jak się dorobić i się przy tym nie narobić. A kiedy spaliła się zagroda jednego z jego braci, to sam zaczął chodzić po okolicznych wsiach i zbierać datki, udając, że to właśnie on jest tym biednym pogorzelcem i potrzebuje jałmużny. Czyli można powiedzieć, że to był taki chłopak pomysłowy, obrotny, ale no nie do końca obracał się w dobrą stronę. Chciał wieść życie dostatnie, ale ciągle coś mu w tych planach nie szło. Jego ostatnim pomysłem na życie było wzięcie sobie za żonę pannę Genowefę Myszkowską. Później chciał wydzierżawić sklep rzeźniczy oraz otworzyć swój własny biznes. On miał się tam spełniać jako masaż, a jego żona jako ekspedientka. I pomysł na życie całkiem niezły, tylko pieniędzy brakowało. I na garnitur ślubny, i na dzierżawę, ponieważ weksel, który Stasiek musiał wykupić, aby móc dzierżawić lokal, miał go kosztować aż 200 zł, na tamte czasy to dosyć spora suma gotówki. Ogólnie sam Stanisław był uznawany odrobinę jak taka czarna owca swojej rodziny. Chodziły nawet plotki, że wykona każdą, nawet najmniej godziwą pracę, byleby za nią dobrze płacili. Nic więc dziwnego, chyba że taka osoba od razu zwróciła na siebie uwagę policji. Tym bardziej, że noc przed zbrodnią mężczyźni spędzili razem. I tak naprawdę nie wiadomo tutaj, czy to był ślepy traf policji, czy też funkcjonariuszom udało się ustalić coś, czego my nie wiemy, ponieważ prasa też do tego nie dotarła. Sam Stasiek za lasa miał mówić, że nie wie, jakim sposobem policja połączyła go ze zbrodnią. Ale prawdą jest, że policja miała w tym wypadku rację, a sam mężczyzna dosyć szybko się przyznał do popełnienia zbrodni. Stanisław Zalasa mówi, że dzień wcześniej rozmawiał ze swoim bratem Adamem na temat planów na kolejny dzień. Dowiedział się od niego, że ten z samego rana ma zamiar udać się przez Las Bełdowski, aby rozmówić się we dworze na temat dębu, który stał gdzieś przy granicy ziemi Witoniaka. Częściowo zachodził on na jego pole, więc nie wiedział za bardzo, co z tym fantem zrobić. Stasiek postanowił tę wiedzę nikczemnie wykorzystać. 26 kwietnia zaczaił się z rana w lesie koło stawu i oczekiwał swojego brata, aż ten uda się do dworu. Zaczajony w krzakach patrzył, którą ścieżkę wybierze Adam, i wkrótce brat minął ukrytego za lasem i nie zauważając niczego, skierował się w stronę Aleksandrowa. Stasiek, jako że już wiedział, którędy jego brat miał zamiar pójść, prawdopodobnie tą samą drogą będzie wracał, postanowił poczekać, aż jego brat właśnie będzie w drodze powrotnej, a wtedy wykorzystać fakt, że są sami w lesie, a wokoło nie ma żadnej żywej duszy, która mogłaby zawiadomić kogokolwiek, że widziała mężczyzn razem. Wcześniej zaopatrzył się w ciosaną pałkę brzozową, która wyglądem przypominała maczugę. Wyciosał ją dzień wcześniej, dosłownie dzień wcześniej, jeszcze bezczelnie pożyczając od szwagra piłkę do drewna. Pawlak, nie wiedząc oczywiście, do czego piłka jest mu potrzebna, pożycza mu ją bez żadnych pytań, bez zbędnych informacji. W końcu to jest jego szwagier, na pewno potrzebuje narzędzia do czegoś bardzo ważnego. No i faktycznie, piłka bardzo mu się przydała do tego, aby wyciosać maczugę, którą w tym momencie trzymał za swoimi plecami tak, aby jego brat jej nie zauważył.
Była godzina między 7 a 8 rano, kiedy Adam, wracając ponownie, minął ukrytego w krzakach Staśka. Z lasa wyszedł więc z krzaków, dogonił brata i zagaił rozmowę. Adam nie wydawał się być wcale zdziwiony widokiem brata. Może założył, że ten wyszedł załatwić jakieś sprawy w okolicy, albo po prostu może zwykły przypadek sprawił, że na siebie wpadli. Panowie rozmawiali przyjaźnie przez jakieś 10-15 minut. Szli leśną ścieżką na wprost siebie. Witoniak opowiedział wtedy swojemu bratu, że nic tego dnia nie załatwił i tylko zmarnował czas, gdyż dziedzica nie było akurat we dworze. Adam nie zauważył, że jego brat wciąż trzyma rękę za plecami i coś próbuje przed nim ukryć. A nawet jeżeli zauważył, to postanowił jakoś to zlekceważyć. Szedł przecież ze swoim rodzonym bratem, któremu ufał. W pewnym momencie Stasiek puścił Adama przodem, a sam cofnął się o kilka kroków. Wyciągnął maczugę i uderzył zdezorientowanego Witoniaka. Ten upadł i zdążył jedynie powiedzieć: bracie, co ty robisz? Nie usłyszał jednak odpowiedzi. Sam też nie zdążył zapytać brata o nic więcej, gdyż na jego głowę posypały się kolejne ciosy. Adam Witoniak, poważnie ranny, stracił przytomność. Stanisław był przekonany, że jego brat nie żyje. Zauważył w jego kieszeni dość spore wybrzuszenie. Sięgnął doń ręką i, jak się okazało, było to zawinięte w chusteczkę 65 zł, w samych 5 złotówkach, które zabrał. Kij, a raczej maczugę, ukrył kawałek dalej pod ściółką w lesie, a sam skierował swoje kroki do drogi, na której zatrzymał autobus udający się do Aleksandrowa. Przez okno wyrzucił chusteczkę swojego brata, w którą były zawinięte pieniądze, te zaś schował do kieszeni. Autobus jednak nie dojechał do celu, ponieważ zepsuł się w trakcie jazdy. Z lasa kontynuował więc trasę na pieszo. Po drodze spotkał Pawlaka, czyli swego szwagra, któremu oddał 5 złotych, które był winien jego żonie. Następnie udał się do swojej narzeczonej, Genowefy Myszkowskiej. Wraz z nią pojechał tramwajem do Łodzi, gdzie kupił garnitur za 40 złotych, kapelusz za 5, koszulę za 4 oraz spinki za 50 groszy. Udał się również do pana Chęczkiego, rzeźnika, od którego miał w planach wydzierżawić sklep. Chciał go poinformować o tym, że jeszcze przed 1 maja dostarczą pieniądze na rozpoczęcie biznesu. Upewnił się też, że meble do sklepu są już gotowe. Później kupił butelkę wódki, którą wypił zarówno z Chęczkim, jak i z rodziną Myszkowskich. Po libacji alkoholowej Zalasa przespał się u rzeźnika, od którego miał zamiar wydzierżawić sklep. Nad ranem pożyczył od mężczyzny palto oraz zegarek i udał się do stolarza, aby odebrać od niego drewniane bufety, które miały stanąć w jego sklepie masarskim. Kiedy przechadzał się po mieście, spotkał swojego ojca, Marcina. Od niego usłyszał druzgocące wieści. Brata ci zabili. Pobił go ktoś w lesie. Na te słowa Zalasa wybuchnął płaczem. Poszedł powiadomić o tragedii swoją narzeczoną oraz jej rodzinę. A wracając, zahaczył o najbliższy posterunek policji. Chciał się dowiedzieć, czy funkcjonariusze znaleźli jakiekolwiek ślady, które pomogłyby w schwytaniu oprawców jego brata. Na komendzie spotkał ojca, a chwilę później został aresztowany. No i w sumie policja ma swojego zbrodniarza, ale myślę, że wielu z was zauważyło pewną małą nieścisłość. Gdzie jest w tym wszystkim motyw? Po co Zalasa miałby zabijać swojego brata, skoro jego śmierć nic by mu nie przyniosła? Dla 65 zł? No chyba nie bardzo, tym bardziej, że u Adama zostały znalezione jeszcze inne pieniądze, prawda? Sam Stasiek nie miał ze swoim bratem żadnych zatargów. Co prawda dzieliła ich dość spora różnica wieku, ale dawniej w rodzinach wielodzietnych raczej nie robiły to aż takiej różnicy.
Nawet jeżeli charaktery się troszeczkę rozmijały, to w ogólnym rozrachunku udało im się przez wiele lat utrzymać serdeczne relacje. I pewnie równie wielu z was domyśliło się, że motyw nazywał się Jan Witoniak. Kuzyn obu braci, który ostrzył sobie zęby na ziemię, która w jego odczuciu powinna być jego, ponieważ dziadek niesłusznie przepisał ją najstarszemu wnukowi. A że znudziło mu się procesowanie, którym nic nie mógł zdziałać. Testament był spisany zgodnie z prawem, więc był nie do podważenia. No to zaczął szukać jakiejś okrężnej drogi, która mogłaby go przybliżyć do uzyskania chociaż części spadku po dziadku. I tak sobie wymyślił Staśka Zalasę, o którym chodziły przecież po wsi plotki, że za pieniądze jest gotów zrobić wszystko. A przecież ziemia po dziadku mu się należy, bez względu na to, co mówił jakiś durny świstek papieru. Sądy przecież też się nie znają. Co one mogą wiedzieć o układach rodzinnych? Zasłaniają się tylko testamentem, który spisał stary, nawet nie wiadomo, czy z pełna na umysłu, czy nie. I nikt w tym wszystkim nie widzi, że on, Jan Witoniak, jest tym, który został najbardziej przez wszystkich pokrzywdzony. Powiedziałabym, że mężczyzna swą nienawiść do Adama Witoniaka wypił wraz z mlekiem matki, ale nie od dziś wiadomo, że mężczyźni mlekiem nie karmią, no chyba że z butelki. A to właśnie stary Benedykt, czyli ojciec Jana, tak gruntownie zaszczepił w swoim synu przekonanie o krzywdzie, jakiej doznali przez dziadka Franciszka, a później tym samym przez wnuka Adama. I choć Jan wraz z rodziną nawet nie mieszkał w Sarnowie, ale w Radogoszczu, który wtedy jeszcze był osobną wsią pomiędzy Zgierzem a Łodzią, to i tak rościł sobie prawo do ziemi. Wszak tam na pewno byłoby mu lepiej. Wiecie, trawa po drugiej stronie jest zawsze bardziej zielona. A nawet jakby mu nie było lepiej, to ziemia i tak mu się należała i tak. Mężczyzna postanowił skusić Staśka nie tylko pieniędzmi, które miał mu zapłacić, ponieważ obiecał mu 200 zł za wykonanie zadania, ale również samą ziemią, którą mieli oboje uzyskać w spadku po Adamie Witoniaku. Już w roku 1931, jak wspominał Stanisław, podczas święta Zielonych Świątków, dokładniej mówiąc, kuzyn Jan zaczął przebąkiwać coś o pozbyciu się kłopotliwego Adama. Przekonywał on Staśka, że gdy tylko jego najstarszy brat zniknie, oni obaj na tym zyskają. Po pierwsze on, Jan, zapłaci Stanisławowi za robotę 200 zł, a poza tym do podziału będzie przecież ziemia po denacie, która tym razem, ponieważ Adam Witoniak nie posiadał spisanego testamentu, przypadnie pewnie właśnie im w udziale. No plan idealny. Ale jednak nie do końca. Zapewne pamiętacie z mojego wcześniejszego opisu, że Adam Witoniak miał już ponad 40 lat, a według innych źródeł nawet prawie 50 i bynajmniej nie był bezdzietny. Posiadał żonę oraz co najmniej kilkoro dzieci i to właśnie one byłyby priorytetowo traktowane przy podziale majątku. Zauważył to nawet sam Stanisław Zalasa i zwrócił swojemu kuzynowi na to uwagę. Ten miał mu odpowiedzieć, że żoną i dzieciakami też się zajmą. Zresztą, jak Staśkowi nie zależy na zarobku, no to on spokojnie znajdzie kogoś innego, kto weźmie tę brudną robotę z pocałowaniem w ręki. Tak namącił Stanisławowi w głowie, że ten w końcu przyjął jego propozycję. Prasa dość szybko obwołała tę sprawę kainową zbrodnią, a nad samym Stanisławem zawisło widmo procesu doraźnego. Zresztą nie jedynego w tym czasie, ponieważ dosłownie kilka dni wcześniej w łódzkim sądzie rozgrywała się sprawa doraźna słynnej Krysiakowej. Więcej o tej sprawie możecie usłyszeć na kanale Z morderstwem im do twarzy. A jeszcze chwilę wcześniej głośno było o procesie doraźnym za napad na dworzec Łódź Kaliska. Można więc było śmiało powiedzieć, że był to dla Łodzi raczej okres dosyć mocno obfitujący we wszelakie głośne przestępstwa. I faktycznie, 23 maja rusza proces doraźny przeciwko Stanisławowi Zalasie. Jan Witoniak nie został uwzględniony w procesie, gdyż nadal toczyło się względem niego śledztwo.
brak było jakichkolwiek dowodów na to, że to właśnie on podżegał do popełnienia przestępstwa, dlatego nie mógł on brać udziału w procesie, dopóki policja nie uzyska jakichś takich dostatecznych dowodów na jego winę. Oskarżonego wprowadzono na salę równo o godzinie 10. Ławy, jak zwykle w przypadku głośnych procesów, były zapełnione tłumem ciekawskich, co trochę przeraziło Zalasę, który patrzył na tę chmarę ludzi wystraszonymi oczami. Rozprawie przewodniczył wiceprezes sądu Ilinicz, którego nazwisko możemy już kojarzyć z wcześniejszych spraw, które zostały omówione na tym kanale. Asystowali mu sędziowie Kozłowski oraz Jarmułowicz. Oskarżenie wnosił prokurator Hawłowski, a samemu Zalasie został przydzielony obrońca z urzędu, adwokat Forel. Oskarżony Stanisław przyznał się przed sądem do zarzucanych mu czynów. Opowiada jednak, że ze zbrodni namówił go kuzyn, Jan Witoniak. Jak zeznał przed sądem, namawiał mnie ciągle, chociaż to mój brat. Ja nie chciałem, bo wiedziałem, że i tak nic z tego nie będę miał, ponieważ brat ma żonę i dzieci. Na pytanie sądu, dlaczego więc podjął się wykonania wyroku na swoim bracie, skoro doskonale wiedział, że nie odziedziczy po nim ziemi, Zalasa odpowiada. Witoniak miał mi dać za to 200 zł. Miałem się żenić i wydzierżawić sklep rzeźniczy w Aleksandrowie. Witoniak mówił mi, że będę miał pieniądze i będę mógł wygodnie żyć. Dowiadujemy się również, że w pierwotnej wersji Adam Witoniak miał zginąć od kul rewolweru. Początkowo Jan Witoniak wręczył Zalasie broń, którą ten miał się posłużyć i odebrać życie swojemu bratu. Stasiek jednak z tej opcji nie skorzystał, ponieważ jak sam zeznawał, bał się i nie potrafił obsługiwać takiego sprzętu. Postanowił więc wykorzystać w tym celu zwykłe drewno, z którego wystrugał potężną maczugę. Dalej spokojnie opowiada przed sądem przebieg historii, który już znamy. Jak zaczaił się na brata w lesie, a później dokonał swojego czynu. Nie zabrał bratu wszystkich pieniędzy, ponieważ nie chciał pozorować napadu rabunkowego, co w sumie w moim odczuciu było akurat troszeczkę bez sensu, bo gdyby Stasiek ukradł Adamowi całą gotówkę, no to być może faktycznie skierowałby śledczych na trop rzekomych zbójców, o których wspominał wcześniej przecież Józef Sikora, który znalazł jako pierwszy rannego Witoniaka. Stanisław stwierdził również, że kiedy dowiedział się o śmierci brata, to naprawdę szczerze się rozpłakał, gdyż było mu żal Adama oraz dotarło do niego, co tak naprawdę zrobił. Rychło w czas. Oskarżony mówi również, że nie wie, skąd policja wiedziała, że to on ma coś wspólnego ze zbrodnią. Ale myślę tutaj, że uwadze śledczych raczej nie uszedł fakt, iż Stasiek Zalasa, który zwykle groszem nie śmierdział, nagle zabrał swoją narzeczoną do Łodzi i zakupił sobie całą garderobę, jaka potrzebna mu była do ożenku. Początkowo, kiedy został o to zapytany przez policję, twierdził, że pożyczył 50 zł od nauczyciela wiejskiego. Ale rachunki coś za bardzo mu się nie zgadzały, gdyż sumując wszystkie jego zakupy oraz oddane 5 zł długu Pawlakowi, to ta kwota przewyższyła 50 zł. Skąd więc miał dodatkowe pieniądze, skoro dzień wcześniej widział się z Pawlakiem i nie miał za co mu oddać tego długu? Policja więc wzięła Zalasę w krzyżowy ogień pytań, a ten, jako że może i posiadał wygląd arystokratycznego lorda, ale jednak wykształcenie oraz obycie miał zdecydowanie chłopskie, to nie bardzo potrafił wytłumaczyć różnicę w gotówce, a że nie mógł znaleźć jakiegoś wytłumaczenia, to dosyć szybko pękł i przyznał się do popełnienia zbrodni. W procesie zeznają oczywiście świadkowie, którzy potwierdzają wcześniejsze opisane przeze mnie fakty, czyli m.in. Józef Sikora, który odnalazł rannego, oraz Eugeniusz Roman, który jako pierwszy opatrzył mu rany i postanowił zawiadomić medyków i szpital. Zeznaje również siostra oskarżonego, Helena, czy też Katarzyna Pawlak, oraz jej mąż Władysław Pawlak, który to pożyczył Staśkowi tę nieszczęsną piłę. Tę piłę, która posłużyła do wyciosania narzędzia zbrodni.
Małżeństwo przyznaje, że oskarżony dosyć często u nich bywał, nawet trochę pomieszkiwał, gdyż nie miał jeszcze swojego własnego konta. Ziemię, jaką otrzymał od rodziców, wydzierżawił komuś, sam troszeczkę pomieszkiwał kątem u właśnie swoich rodziców, troszeczkę u swojego rodzeństwa. Stasiek nie lubił pracować, chociaż ostatnio nosił się z myślą o wydzierżawieniu sklepu masarskiego, ale oczywiście brakowało mu na to funduszy. Władysław tak oto opisuje Staśka. Mówili o nim źle. Podobno zbierał pieniądze, kiedy spaliła się zagroda jego brata, a nawet od dziedziczki wziął 20 zł i nie oddał ich bratu. Cała rodzina wydaje oskarżonemu bardzo złą opinię. Siostry, bracia, a nawet rodzice. Jeden z braci tak oto mówi o Stanisławie na sali rozpraw. Łobuz był i łobuz jest. Stale cyganił, a co mógł, to porywał. Narzeczona Zalasy, czyli Genowefa Myszkowska, przyznaje, że Zalasa mówił jej, iż musi się żenić, gdyż potrzebuje żony do swojego sklepu. No, trzeba przyznać, że to były naprawdę romantyczne oświadczyny. Doktor Hurwicz, którego nazwisko również może być wam znane, bodajże chociażby z podcastu o fotografii Wilczewskim, zeznaje jako lekarz biegły i według niego Adam Witoniak zmarł od odniesionych ran głowy, które musiały zostać zadane z bardzo znaczną siłą. Samych urazów było co najmniej 6, chociaż można by było ich naliczyć pewnie więcej. Prokurator Hawłowski nie sili się na piękne frazesy i epitety. Podkreśla zdecydowanie jedynie, że czyn, którego dopuścił się Zalasa, jest zwykłą, haniebną zbrodnią z chęci zysku. Brat podniósł tutaj rękę na swojego rodzonego brata. Nie bez powodu zbrodnia została więc obwołana kainową zbrodnią. Prokurator zażądał więc dla oskarżonego kary śmierci, pomimo jego bardzo młodego wieku. Według prokuratora ktoś, kto był skłonny dokonać takiego czynu na swym bracie, raczej nie zasługuje na litość. Mecenas Forel robił co w jego mocy, aby uchronić swojego klienta przed najwyższym wyrokiem. Twierdzi, że nie chce tutaj zwracać uwagi na młody wiek oskarżonego, na jego wolę życia, na jego wyrzuty sumienia czy też niewinne oczy cherubina, ponieważ, jak mówi, to wszyscy widzą i wiedzą. Ale adwokat w swojej mowie końcowej podnosił coś, co nie zostało wcześniej wspomniane w procesie, a przynajmniej zostało troszeczkę zmarginalizowane. Sprawa według adwokata powinna zostać przekazana do sądu zwykłego, gdyż winnym podżegania do zbrodni jest nie kto inny jak Jan Witoniak, a względem niego nadal toczy się śledztwo, przez co ten nie mógł wziąć udziału w procesie Stanisława, chociażby w charakterze świadka. Nadal więc pozostaje wiele aspektów niejasnych w tej sprawie, na które więcej światła mógłby rzucić właśnie Jan Witoniak. Jak to więc jest możliwe, że sprawa Jana Witoniaka jest niejasna, ale sprawa jego kuzyna Stanisława jest według sądu na tyle wyklarowana, by młodzieniec został skazany na karę śmierci? Nie wiadomo, jak wielki nacisk psychiczny wywarł Jan na oskarżonego. Adwokat podnosi tutaj pracę francuskiego uczonego, według którego wykonawca jest zwykle słabszej woli od podżegacza i projektodawcy. Według mecenasa oskarżeni powinni więc zasiąść razem na ławie oskarżonych i razem na równi być sądzeni. Nie sposób bowiem skazać jednego, kiedy nie ma się pewności co do roli drugiego. Przecież on mógł odegrać w sprawie dosyć dużą rolę. Forel prosi więc sąd o to, aby ten skierował sprawę Zalasy do ponownego rozpatrzenia w sądzie zwykłym. I jak na obrońcę z urzędu, to adwokat Zalasy odwalił tutaj kawał dobrej roboty. Jego przemówienie było szeroko komentowane w prasie. I chyba słusznie, ponieważ gdybym to ja miała zasiąść za stołem sędziowskim, to nie wiem, czy argumenty Forela przypadkiem by mnie nie przekonały. Sędzia Ilinicz był jednak innego zdania. O godzinie 14:15 sąd stwierdził, że Zalasa
pomimo młodego wieku dokonał czynu nieludzkiego, uznał go za winnego zarzucanych mu czynów i wymierzył mu za to najwyższy wymiar kary, jaką była kara śmierci. Przeważyła tutaj chęć zysku, która kierowała młodym Zalasą i ta chęć zysku była silniejsza niż braterska miłość, co było dla sądu dostatecznym argumentem za tym, że Zalasa zasługuje jednak na najwyższy wyrok. Nie poddawał się jednak mecenas Forel. Po procesie od razu skierował do prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej następującą depeszę. Sąd doraźny w Łodzi skazał dziś 20-letniego Stanisława Zalasę na karę śmierci za zabójstwo brata. Przeciwko podżegaczowi toczy się śledztwo i sprawa jego została wydzielona, wobec czego nie był badany w charakterze świadka. Wpływ podżegacza na wykonawcę mordu, który podjął się czynu zbrodniczego za 200 zł, nie został na przewodzie wyświetlony. Zalasa prosi pana prezydenta o łaskę, o darowanie mu życia. Obrońca z urzędu Forel, adwokat. I wiecie co? Tego samego dnia o godzinie 23:30, czyli tuż przed północą, nadeszła odpowiedź. Pan prezydent skorzystał z prawa łaski i zamienił Zalasie karę śmierci na bezterminowe więzienie. Adwokat Forel odniósł więc tutaj naprawdę niebywały sukces, a sam Zalasa zyskał życie. Co prawda za kratami więzienia i bez wizji wyjścia na wolność, ale mimo wszystko nie wisiało nad nim widmo śmierci. I niestety nie wiem, jak potoczyły się dalsze losy mecenasa. Udało mi się jedynie znaleźć informację, że nazywał się Daniel Forel i swoją siedzibę miał przy ulicy Piotrkowskiej 123. Mam jednak nadzieję, że jego kariera ruszyła wtedy z kopyta, ponieważ to jest moja subiektywna opinia, ale wydaje mi się, że odwalił wtedy kawał naprawdę niezłej roboty. Jeżeli ktoś z Was ma jakieś większe informacje albo w ogóle może mieć jakieś informacje i na przykład mógłby pogrzebać w łódzkich księgach prawniczych, a wiem, że sporo łodzian słucha mojego podcastu, to byłabym naprawdę wdzięczna za jakąkolwiek informację, bo nie wiem dlaczego, ale zaciekawiła mnie bardzo ta postać. A co się stało ze Staśkiem Zalasą? Stasiek został przewieziony do więzienia świętokrzyskiego, a jego kolegą z celi był nie kto inny jak Łaniucha, o którym opowiadałam Wam praktycznie na samym początku mojej przygody z YouTubem. Jeżeli będę w stanie, to wkleję Wam teraz tutaj odnośnik do podcastu, gdybyście chcieli posłuchać historii Łaniuchy. Myślę, że część z Was może jej jeszcze nie znać, tylko uprzedzam, że to był jeden z pierwszych podcastów, więc może być różnie. Gazety donosiły również, że ze względu na jakieś święto klasztorne benedyktyni próbowali uzyskać od więziennictwa i od sądu, aby wszystkim skazanym, którzy byli osadzeni na Świętym Krzyżu, wyroki zostały skrócone. Ale czy to coś dało, czy nie, to niestety nie wiem, ponieważ nic więcej na ten temat nie było w prasie. Nie było też w prasie nic na temat Jana Witoniaka, niestety, chociaż przeszukałam, przekopałam. Być może nie było to aż tak interesujące jak Kainowa zbrodnia, ponieważ to był tylko podżegacz do zbrodni. Mam jednak nadzieję, że nie uszło mu to płazem, bo jakby nie patrzeć, no moim zdaniem był współwinny zbrodni. Zresztą mam nawet pewne odczucie, że samo pozbycie się Adama Witoniaka nie miało na celu odzyskanie ziemi. No bo przecież była żona, były dzieci, no raczej nie sądzę, żeby aż tak łatwo poszło zarówno Janowi, jak i Staśkowi pozbycie się całej rodziny Adama. Wydaje mi się, że wiedziony jakąś wewnętrzną nienawiścią i chęcią zemsty, Jan Witoniak chciał po prostu zemścić się na swoim kuzynie i po prostu odebrać mu życie. Ale to jest moja hipoteza i moje odczucia. Dajcie znać, co wy o tym sądzicie, bo jak zwykle oczywiście jestem tego bardzo, bardzo ciekawa. A teraz żegnam się z wami. Naprawdę bardzo ciepło, bo u mnie jest już w pomieszczeniu chyba 30 stopni. Tak więc do usłyszenia. Pa!